Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pomału dobiega końca sezon lotów gołębi dorosłych. Natomiast będziemy niedługo obserwować intensywnie rywalizację na wspólnych gołębnikach. Ten gołębnik, który mamy tutaj teraz w obiektywie kamery, na pewno koledzy znają. Jest to gołębnik tego tutaj osobnika, Maćka Wudzika w Kosakowie. A dzisiaj mamy wtorek. Akurat wczoraj tutaj przeszły ogromne ulewy, wichury. Tutaj zalało nawet galerię, chyba drugi czy trzeci raz już galerię bałtycką w Gdańsku. Ale widzę, że gołębiom to nie przeszkodziło. Znaczy, na pewno nie jest to tak, jakby jak się nam wydaje, bo te pogody, które są, zresztą niby jest teraz chłodno, ale jest taka wilgość w powietrzu, to wszystko gołębi też to odczuwają. Ja dzisiaj jak sprzątałem gołębnik, przy tej pogodzie byłem cały mokry. Po prostu no, nie idzie nawet pracować. I gołębie tak samo to czują, choć mówię, no w tym roku, gdyby nie znowu od kilku dni jastrzębie i soku chyba młody lata, czyli troszeczkę je tu albo przepłoszył parę sztuk, bo od kilku dni nie widzę kilku, albo po prostu zginęły łupem. A jak już mówimy o tej gołębiach, to ile masz już finalnie przyjętych, bo zakończyłeś przyjmowanie? Tak, oczywiście. Jest zakończone 506 gołębi. Jest wszystkich przyjętych, w tym jest 50 parę gołębi, które są gratisy. To są gołębie, które były albo za nagrody z poprzedniego roku, lub gołębie, które były w zeszłym roku do momentu szczepienia, które zginęły. Nie? Oczywiście tak, pula nagród jest z tym związana, to można szczegółowo na stronie internetowej zobaczyć, ale popatrzmy sobie razem, bo to bardzo ładny widok jest. Teraz one wyszły, tam widzę, nawet brzozą się posilają, widzę, tak? Siedzą sobie na gałązkach brzozy i widzę, o tutaj chodzą też po trawniczku. No kiedyś tutaj, w chwili wchodzą, no czekaj, one... kierowniku, kiedyś tu ci chodziły te jeże, kury, teraz tak, kur nie widzę, bo chyba je lis wziął, tak? Lis wyjadł, kury. Czy jedna została chociaż? Nie, nie ma żadnej. A jeże się pokazują. Ale też widzę, się wzbogaciłeś o tutaj papugi, te już widzieliśmy nimfy, ale tam jeszcze ci widzę doszły. A tam są... Doszły ci nie, te faliste zwykłe. A, dobrze. To Mariusz Plata z twojego oddziału. Tak, tak, ja wiem, Mariusz Plata. One ode mnie miały notabene dużo takich kanarków i papug. Kiedyś mu dałem, przestałem hodować, nie mogłem ich mieć, to dałem. A gołębie, mówię, no bardzo fajnie się na razie sprawują. Nie chcą jeszcze wszystkie latać. No muszę je teraz w poniedziałek pierwsze koszowanie, pierwsza wywózka w granicach 2 km. Taki trening taki zwykły. Tak, tak. Pierwsza wywózka, mówię, przyzwyczajenie do kosza. Chwilę sobie posiedzą w koszach. Je w poniedziałek zakoszujemy i w poniedziałek je wypuścimy. Czyli 17. Jakieś teraz problemy zdrowotne się pojawiały ci ostatnio, czy nie? Tylko nie kłam, znaczy, szczerze mów, bo... Nie, ja nigdy nie kłamię i zawsze mówię, że nie jest to normalne, możliwe, żeby nic się w gołębniku wspólnym nie działo. Tu mamy jeden przyleciał, posłuchaj, o czym mówimy, zobacz, patrz. A to jest dziadek. To tak właśnie widzę, bo ma podmalowane skrzydła. To jest dziadek, to jest 99 rok. I co, z nimi lata, czy słuchaj? Tak, on w tamtym gołębniku jest. I nie można tak powiedzieć, że nic się nie dzieje. Po prostu non-stop się coś dzieje. Większość gołębi jest w 100% zdrowiu. A są gołębie, które po prostu od czasu do czasu coś im dolega. Jakie to są największe problemy zawsze? Z drogami oddechowymi czy z czym? Czy to tam drogi młody? Nie, drogi oddechowe nie, po prostu przewód pokarmowy. Większość gołębi, czyli podejrzewam, to jakaś wirusówka, no, jakieś od czasu do czasu wchodzi. Tylko, że to tylko u niektórych gołębi jest. Są gołębie z gołębników, które naprawdę nic putu odpluć im nie jest. Jest tu gołębi 10 od Zbyszka Oleksiaka, nic im nie jest. Są gołębie od Janusza Szalkowskiego, od Rafała Pasonia, nic z tym gołębiom nie jest. To są po prostu, mówię, a niektóre gołębie są po prostu słabsze. Ale kolejny to mówię, przyjechał zobaczyć, przyleciał sobie popatrzeć, o czym mówimy. Tak, to jest tak, one się zachowują jak ojciec z synem. On go teraz już on jest starszy, ale na początku naprawdę ten z tego gołębnika, ten z tamtego gołębnika i czekali i tu się, on go uczył trawę, na trawie, na wszystkiego, nie? Słuchaj, czyli... tutaj masz wypuszczone też te swoje z lotów, tak czy nie? Nie, to są moje. To są młode właśnie, tak patrzę, bo loty ty dorosłymi, tutaj był w niedzielę teraz lot u was, tak? Był. 300? 300. 300 i jak, dawałeś gołębie? Dawałem 13 sztuk. I jak, wszystkie są w gołębniku? Wszystkie są w domu, ale mówię, no... Ja w tym roku nie przykładam się, nie mam po prostu czasu, ale no, koszuję, aby latać tymi gołębiami.
ale no, lecą jak lecą. No, jeżeli się 9 zakoszuje czy ileś, to nie można wymagać, żeby tam mieć czołowe te gołębie. Ale nie o to chodzi, po prostu jest sezon dosyć ciężki, to jest raz. Dziwne są sytuacje, które mówię, no, dla mnie jest bardzo dziwny sezon. My też, bo w niedzielę planowałem być u kolegi na locie, nie dałem rady, bo festyn niestety wiejski był w sobotę i to już później niestety nie dopuszcza takich sytuacji, żeby jeździć. Na dwa loty mieliśmy takie, że naprawdę mocno wiało. Pierwszy maraton, gołębie ponad 100 km na godzinę. Przewiane te gołębie, tak. No mówię, to sezon dziwny. Gołębie mocno przygotowane, po prostu nie dawały. Teraz popatrzymy, żebyśmy tylko nie patrzyli na obiektywem kamery na ciebie, pokażemy ten gołębnik. Teraz masz totalnie wszystkie już wypuszczone, czy jeszcze gdzieś? Nie, wszystkie one, są ten. Bo widzę, część jest jeszcze w środku, część. Nie, one już wchodzą. A już wchodzą, bo ty miałeś właśnie, tak się zastanawiałem, bo tak, wypuszczasz je tutaj, jak na przykład tutaj, dolną częścią, dołami, tak? Widzimy? No, a teraz wchodzą sobie do góry i wieczorem jeszcze raz będą. Teraz je wypuściłeś o której? O 6 rano. O 6 rano. I one sobie od 6 tak chodzą, tak? Ale no, karmienie miały od razu? Nie. Teraz dopiero będą miały. Teraz. Czyli one sobie, teraz mamy godzinę chyba, nie wiem, 11, one, tak? Są w tej chwili wejdę na takie typowe karmienie, że wieczorem mocno, w dzień delikatnie. One już teraz wszystkie praktycznie, bo mówię, do momentu, gdy były dosyłane gołębie, były troszeczkę inaczej karmione, bo były mniejsze gołębie. W tej chwili już muszą sobie wszystkie dawać rady. Rano mniej więcej na gołębiach z 5 gram, wieczorem z 20 gram. O karmie mówisz, a karmę jaką tutaj teraz w tym sezonie? Głównie Goldwing i Prima, tak samo preparaty Prima, Centrum Zdrowia i Leśna Dolina. Reiger widzę, masz na ścianie jeszcze. Tak, i tu jest od nich jest zawsze Jodalina. Jodalina od firmy The Reiger, tam Rico Weisheit, niemiecki przedstawiciel tej firmy, a w Polsce Rafał Czyżewski. Zobaczmy, tam że. Mówię, w tej chwili, no mówię, gołębie głównie dostałem już karmy, zaczynają dostawać karmy już lotowe, czyli bazujemy tylko na polskich karmach w tej chwili, czyli mówię Goldwing i Prima, i tylko na polskich preparatach, oprócz The Ride i paru preparatów z firmy Renfit, a tak to jest wszystko nasze. Z Renfita to mówię głównie te spraye do odświeżania powietrza. Dosyć dobre są. No, masz tutaj jakieś gołębie, które nie chcą ci wchodzić? Jakieś takie jak w zeszłym roku był jeden, co tylko pod spodem chodził, pamiętam? Znaczy, zawsze są takie gołębie, które teraz one nie wchodzą, bo mają siatki, no, ale są takie gołębie, które tu są od początku, a się zachowują jakby były nienormalne. Po prostu do wieczora nie potrafią wejść do gołębnika, czyli nie wiem, czy ten gołąb jest, czy on jest tak głupi, czy on jest po prostu, czy coś ma. Próbują, wchodzą, wychodzą. Może wiesz, bo ty tak patrzysz. Jak ja ci powiem, jak ja to obserwuję, to. Słuchaj, to może jest coś takiego, że jest prześladowany w środku i się boi, nawet, że kocówę dostanie, jak to na kolonii, czy w jakimś, wiesz. No mówię, w wojsku, niektórych gołębi po prostu, jak to, na to się patrzy, to ciężko to zrozumieć, nie? Bo to są gołębie starsze już, które ten. A mają takie problemy, że jakby no po prostu nie wiedziały, czy to jest ich gołębi. Ale sobie teraz popatrzymy, jeszcze tutaj tak kawałek przejdę, pokażemy, zobaczmy. Widzę przekrój kolorystyczny też jest, barwy są, szpaki są chyba 3 czy 4 widzę. Szpaków jest kilka, o tu jest 1, 2, 3 płowy właśnie widzę. Parę płowych jest jeden nawet, który się wyraża z czarnego takiego cenki, tak. Van Gramberen. Szeren z Van Gramberen, takie te... Jest trochę gołębi płowych. Z pochodzenia widziałem na 800. A z dokumentacją właśnie jak w tym roku jest? Znaczy, dosyłają hodowcy czy? 70% jest. Większość, tak jak to od kilku lat się mówi, po prostu nie dociera. Jest jeszcze dużo płatności, które trzeba nazbierać. No po prostu. No wiadomo, te organizacyjne rzeczy musimy po prostu dograć, także jak kiedy rozpoczniemy rywalizację lotami już. Znaczy od poniedziałku po tym, nie wiem czy zdążę, bo akurat teraz będę sam, bo moja rodzinka wyjeżdża na wczasy i to sam muszę wszystko ogarniać. Nie wiem czy to wszystko uda mi się zrobić, ale gołębie, które nie będą w 100% opłacone, danych ten będą po prostu
zaiksowane. Ja sobie muszę to jakiś szyf tam nie, zrobić. To tam zrobimy. I zaiksowane będą po prostu, nie będą brały udziału. O, a sobie popatrzmy, one teraz siedzą, a niedługo będziemy już obserwować, jak kiedy latać będą w lotach konkursowych. Tak jest. To chyba na dzisiaj tyle. Postaram się co jakiś czas, tutaj, kiedy kolegę odwiedzamy, o gołębiach coś powiedzieć. A dzisiaj jeszcze będziemy mieli tutaj od kolegi Maćka kolejne gołębie, to jest gołębnika rozpłodowego naszego. Tam mamy około dzisiaj chyba 10 młodych, plus jeszcze kilka wcześniejszych. To są gołębie pochodzące, przypomnę tylko, z hodowli, głównie opierają się na gołębiach właśnie Randa Fitznera, Rico Weisheita. Też są gołębie pochodzące z hodowli Cumbi, jak Cumbika, również też Jarosława Wrzałki. No po prostu staramy się takie różne gołębie młode z tych par wyciągnąć i później, żeby je sprawdzić, jak to się potomstwo ich będzie sprawowało. Także na razie dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.